No trochę o tych sędziach jeszcze, ta muzyka Krzyszka. Ten podział Solidarności, który nastąpił w końcu jej historii, tej historii dziesięcioletniej właśnie, o której tutaj piszę, z pewnością nałożył się na wydarzenia polityczne. Ale tu bym też odrobinę może polemizował z jednym zdaniem, które wypowiedział pan prezydent, mianowicie, że to była bezprawna rewolucja, no bo były jednak ofiary i tych ofiar było całkiem sporo i to były ważne ofiary w tym sensie, że to byli ludzie znaczący dla Solidarności i dla wolności Polski, którzy zginęli w ciągu tych 10 lat. I oczywiście nie możemy o nich zapominać, a nie możemy też zapominać o tym, jak w pewnej chwili przełamała się historia Związku, historia Solidarności w chwili wprowadzenia stanu wojennego. Więc choć ta rewolucja rzeczywiście w 1989 roku zwyciężyła, no to ofiary były jeszcze przecież, przypomnę, przed okrągłego stołu ginęli kapłani Solidarności, kapelani Solidarności, których zamordowano w tajemniczych okolicznościach przed dzień niemal właśnie tych rozmów okrągłego stołu. Mówi pan o tym podziale ludzi, którzy byli jednymi z najważniejszych działaczy Solidarności czy około solidarnościowych, zwłaszcza pod koniec lat 80. To się przekłada na nasz spór polityczny dzisiaj, a ja mam trochę takie wrażenie, że te elity, które dzisiaj krzyczą chociażby o konieczności obrony konstytucji, czy o tego typu sprawach, przez to, że w problemach III RP nie stanęły za ludźmi, za tymi robotnikami, czy ich dziećmi, które potem mierzyły się z gigantycznym bezrobociem, dzisiaj stały się w związku z tym w zasadzie niewiarygodne. No tak, to oczywiście te bzdury, które słyszymy o rzekomym naruszaniu konstytucji, czy ta obrona środowiska, które można powiedzieć przyspawało się do swoich stanowisk, nie chcę ich opuścić, myślę tu o części niewielkiej na szczęście sędziów, no to jest efekt tego, co się wydarzyło po 1989 roku, co się wydarzyło w III Rzeczypospolitej, że nie potrafiliśmy przeprowadzić tych zmian wtedy, no, one były łatwe. Można powiedzieć, no bez przeprowadzić, przypomnę, że w 1989 roku po wyborach 4 czerwca komuniści byli przerażeni, byli pewni, że nastąpią rozliczenia, że nastąpi jakiś zwrot, że nastąpi to, co my nazywamy, czy nazwaliśmy później dekomunizacją. I w gruncie rzeczy byli na to przygotowani, byli w tym sensie przygotowani mentalnie, że no trudno, nie udało się, teraz musimy zapłacić za to wszystko, czego dokonaliśmy w minionych latach. Tymczasem tego rozliczenia nie było i ta dekomunizacja nie nastąpiła. No i to jest, przypomnę, że przy okrągłym stole toczyło się wiele debat na wiele tematów, roztrząsano wiele kwestii reform różnych dziedzin życia publicznego i to były tak zwane podstoliki, bo tam podstolik, prawda, tego gospodarki związku, ale był też podstolik od wymiaru sprawiedliwości. I to był jeden z tych, które, a w gruncie rzeczy jedyny, który zakończył się wyłącznie protokołem rozbieżności, gdzie nic nie udało się ustalić, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości właśnie. I co w związku z tym dopiero dzisiaj, ponieważ po 20-30 latach tak naprawdę musimy do tego wracać, żeby naprawić to, co się wtedy nie udało zrobić? No musimy do tego wracać, bo inaczej nie reforma Polski, jakby otrząśnięcie się z tego pomysłu, żeby Polska była taką prowincją, takim zapleczem dla bogatej Europy, zapleczem dającym z jednej strony tanią siłę roboczą, a z drugiej strony była rynkiem zbytu dla towarów gorszej jakości. No to, żeby się z tego pomysłu politycznego uwolnić, pomysłu, w którym niestety wzięły udział także elity polityczne w Polsce, no to niezbędny jest taki właśnie wstrząs właśnie w tej dziedzinie, to znaczy w dziedzinie, która nie podlegała niemal żadnym zmianom od czasów
komunistów. Jeździ pan często po Polsce, obserwuję pana konto na Twitterze, często tam są różnego typu zdjęcia ze spotkań z mieszkańcami. O czym ci ludzie mówią? O co pana pytają? Mówią o sądownictwie czy o 500+? Mówią o dzieciach, o przyszłości, o przeszłości? Prawdę mówiąc, po tych spotkaniach rzeczywiście było kilkadziesiąt już. I to jest tak, że ja zwykle o tym mówię trochę na początku, w takim prowadzeniu na spotkaniach, ale to jest pole zainteresowań dla ludzi jakoś niezwykle zaangażowanych politycznie po jednej bądź po drugiej stronie. Ich jest bardzo niewiele, to jest ten margines opinii publicznej, który w ogóle żyje, czy interesuje się, czy pani Gersdorf jest już w stanie spoczynku, czy nie jest, albo tego typu pytaniami. Większość tego ani nie przywiązuje do tego większego znaczenia. Ale też trzeba pamiętać o tym, że w czasie tych lat, kiedy byliśmy w opozycji, to najczęstszą sprawą, z jaką przychodzili ludzie do naszych biur poselskich, prosząc o interwencję w czasach dramatycznych słowach i dramatyczny sposób, to była niesprawiedliwość, jakiej doznawali właśnie od wymiaru sprawiedliwości. I to była zawsze taka niesprawiedliwość, która polegała na tym, że biedni, nieznani byli traktowani arogancko, bezczelnie, niesprawiedliwie na rzecz tych, którzy byli znani, bogaci i ich chudości. Myśli pan, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości, trzy etapowo w zasadzie sądy powszechne, KRS, Sąd Najwyższy, uda się w jakiś sposób przełamać to, żeby do wymiaru sprawiedliwości szło się właśnie po sprawiedliwości, a nie po wyrok? No jeszcze pierwszy etap to był Trybunał Konstytucyjny. Tak, oczywiście. No moim zdaniem już się udała, znaczy tą reformę przeprowadziliśmy, wprowadzamy ją w życie, wszystko się toczy tak, jak powinno. Natomiast no jest jeszcze grupka, która rozpaczliwie, dramatycznie boi się utraty swoich przywilejów, swojej pozycji, a pewnie też niektórzy z nich boją się, co to będzie, gdy ktoś zacznie się przyglądać ich majątkom. Przypomnę tu wielką awanturę o to, żeby sędziowie nie ujawniali swoich majątków, argumentując tym, że to będzie dla pole wiedzy dla złodziei. No, tysiące ludzi różnych zawodów, swoje przecież ujawnia swoje oświadczenia majątkowe, więc to był taki rodzaj obrony bezczelnej, która miała zapamiętanie dalej to poczucie bezkarności. My teraz liczne dotykając z moich apeli, z moich złodziejstw, spotykamy się z tym, że ich sprawcy byli przekonani, że im się za to nie spotka, że można rozkradać majątek państwowy, bądź majątek firm czy spółek, które przejęli. I nic im za to nie grozi, bo są bezkarni, bo są bezpieczni, bo sądy uznają, to było w Krakowie, komuś tam zarzucono łapuszkę wysokości 200 tysięcy, to sąd powiedział, że mała szkodliwość społeczna, nie ma co się tym zajmować. No tak, bo zdjęcie nie ma złota też na stacjach. Więc to poczucie bezkarności, to był motor, można powiedzieć, tego złodziejstwa, które miało miejsce w Polsce, i to poczucie bezkarności się teraz kończy. I ci, którzy się boją, że zostaną rozliczeni, że ktoś sprawdzi dokumenty w spółkach, to oni przede wszystkim są motorem tych protestów jeszcze histerycznych, rozpaczliwych, którymi opozycja próbuje zatrzymać nasze zmiany. A sprawdzi ktoś te dokumenty? No sprawdza cały czas, to się dzieje, tylko oczywiście o tym mniej wie opinia publiczna, no niestety też wiele spraw.
to dziadówo, nie chcę reklamy. Dziadówo, o to wszystko w internecie oczywiście słychać. Że oni chcą tak bardzo, wiesz, reklamować się w niedzielę. 18. Słuchamy Radia Maryja. Narodowe czytanie. Paweł Zieliński, zapraszam. Dariusz Przewiczewski jest już w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wczesnym popołudniem biznesmen poszukiwany od ponad 12 lat listem Dączyk wylądował w Warszawie po ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych. Sprawa przywieczeństwa dla przestępców w Polsce, mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości. Polskie państwo będzie konsekwentnie ścigać tych, którzy uderzają w podstawowe interesy przywódców Polaków, jeśli chcą dopuszczać się wielkich afer, defraudacji, utrożone pieniądze. Także będziemy mieli stosunku do tych wszystkich praw, wobec których teraz prowadzi postępowanie, jeżeli chodzi o wielkie wyłudzenia VAT-owskie. Dariusz Przywieczewski ponad 12 lat temu został skazany na 2,5 roku więzienia za udział w aferze FOS. Minister Sprawiedliwości jest zdania, że nie ma szansy na wyrobienie wyroków dla innych w tej aferze. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciało się stało i na wierzchało między nami. Chrystusa się Maryjo łaski pełna pastą. Błogosławiłaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Został skazany przez sąd Święta Boża w Szczecinku. Na stawieniu smykowe na drugi zagłuszenie zagraniczne do w sercu operacyjnym, abyśmy dobrze za zwiastowanie manielskie udzielenie Chrystusa Syna Twojego poznali. Przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchowi Świętemu. Wszystkich,
szczęście Boże, potrzebne są komitety spotkania z jazdy. Jedyne to jest miejsce Maria Wiśniewicz, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej Niemiec, gdzie możemy wyrazić swoje zadowolenie wyborczą. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało dziś pierwszą regionalną konwencję we Wrocławiu. W stoszeniu pisze, niszczeniu samorządów, tak w dużym skrócie wyglądała dzisiejsza konwencja Koalicji Obywatelskiej. Ochronimy przed pisem Polski miasta regiony. Zjazd pod najważniejszą obietnicą przedwyborczą totalnej opozycji jest to, że odsunie od władzy Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska i Nowoczesna opiera na tym cały swój program. Pamiętajcie, wrogowie samorządów nie śpią. PiS zbliża się do naszych domów. Już puka do naszych drzwi. Zagląda za firanki. Grzegorz Schetyna przekonywał dziś, że nadchodzące wybory samorządowe to bitwa o wolne samorządy. W tych wyborach po raz pierwszy od 90 roku. Walczymy o to, jaka partia będzie miała w samorządach większość. Dziś walczymy o samo przetrwanie w Polsce demokratycznego samorządu. Walczymy z nową Polską. Grzegorz Schetyna zaprezentował również swój sześciopak. Przyjazna i nowoczesna szkoła darmowe, bilet dla dzieci i młodzieży, Polska bez smogu, pomoc seniorom, projekty infrastrukturalne, m.in. kontynuacja programu schetynówek oraz jeden samorządowy gospodarz w regionie to sześć programowych pozycji Platformy Nowoczesnej. Konwencji naszych przeciwników znów usłyszeliśmy formy bojowe. Dowiedzieliśmy się nawet, że jesteśmy ambasadorami Putina. No nie wiem, jakby mi było w tym mundurze ambasadorskim. Ale my odpowiadamy, obywatel, samorząd, państwo, wspólna praca, dlatego też to jest nasza jedyna odpowiedź. Wspaniałe projekty dla ludzi, ale tylko wtedy, a więc teraz cyfrowość układa, że książka, która pachnie, to jest najważniejsze, to jest najistotniejsze, że książka, która pachnie, to jest ważne, książka, która pachnie. A kto nie miał okazji posłuchać przez wiosnia interpretacji Jolanty Kraszyńskiej, może to zrobić teraz. Lenie, rządząca na konferencjach w całej Polsce będzie wyliczać niespełnione ze platformy w poszczególnych regionach. Na Mazowszu ich lista jest długa. To słowo powiedziało gościowi. Gość bardziej się ucieszył, spostrzeżając, iż z tych lejcowych wertepów z Woltanka wybiegła na pierwszy z gościniec, iż aleje drzew starych. Była już noc ciemna, u końca alei poustnała światło. Widzisz czar te światła? Widzę. No, bracie, ciesz się, mówię. To nabór. Narodowe czytanie przedwiośnia zakończy para prezydencka o 23:00. Łukasz Rafos, Tadeusz Przewieczerski jest już w Polsce. Jego poszukiwania przez polski wymiar sprawiedliwości trwało od ponad 12 lat. Okazuje się, że biznesmen cały czas mieszkał w USA, gdzie bez przeszkód prowadził kilka firm. Pan Tadeusz Przewieczerski mówił sobie, że jest apologetą polskiego biznesu. Dziś ma więc swoje Waterloo. Dziś o godzinie 16:15 wylądował samolot Stanów Zjednoczonych. Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, szczęść Boże, witamy. Mohamed Adam, muzułmański związek religijny. Witam.
Pastor Michał Japoński, witam serdecznie. Proszę Państwa, niedługo nie słyszałem, ale oczekiwany, oczekiwany się zdarzy się Szalom Berstam. Bardzo się cieszymy, że dla mnie jest znany temat łyska. Będzie wiele przyjaciół, którzy mówią sobie miarę, ale też mimo tego, że opatrzność boska jednak jest. I muszę wam powiedzieć wszystkim państwu, że jest ukierunkowana, czy też nakierunkowana i na ludzi, i na miejsce, czego dobitnym przykładem jest nasze dzisiejsze spotkanie. Ale do rzeczy. Jesteśmy, proszę państwa, przed rozpoczęciem nowego roku, czyli w ostatnich dniach i godzinach starego roku, którego prawie 5, 7, 8 się kończy i zaraz będziemy obchodzili no nowe rok żydowskie, Rosh Hashanah, 5, 7, 7, 9. Tylko niektóre miejsca, w których czytano dziś przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W ogrodzie saskim para prezydencka zainaugurowała kolejne narodowe czytanie. Od tego, co jest napisane w torze, odbywa się w szkołach, w przedszkolach, w szpitalach, w więzieniach, bibliotekach, w muzeach, a także w domach opieki społecznej. Oraz aż w 142 teatrach czytane jest na setki różnych sposobów, we fragmentach, w całości, z podziałem na rolę, głośno, publicznie, ale też w domu, w zaciszu. W tym roku akcja ma rekordowy zasięg, jest prowadzona w 2930 miejscach. Na Wodzie w Świnoujściu, pod Ziemią w Opatowie, na motocyklach w Kleczewie, na wydmach na Chełmie, na plaży w Rewalu, także w środkach komunikacji miejskiej, na przykład w Sokółce, w Żorach, a także w Szczecinie. Przedwiośnie najlepiej pasuje do narodowego czytania w roku świętowania stulecia niepodległości Polski. Prezydent Andrzej Duda. Patrzymy także jak na wielką pogubę życia naszego narodu i wielką opowieść o naszej historii. Ale także o tym, co się wtedy działo, jak kształtowała się sytuacja ekonomiczna kraju, jak ludzie żyli, do czego dążono. To wszystko można wysłuchać na kartach właśnie przedwiośnia Stefana Żeromskiego, z którego wypływa cały czas to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje. Właśnie ten dzień się nazywa Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta od 2012 roku. Dzień Pamięci. Dzień Pamięci, kolejne wydanie informacji dnia zaproszę Państwa o godzinie 20. Modlimy dużo więcej niż zwykle i w środku modlitwy znajdują się teksty, które mają na celu przypomnieć, jeśli można tak powiedzieć, przypomnieć Boga o tym, że nawet jeżeli my jesteśmy mało doskonali, ale naszych przodków, ile oni zrobili dla za to, co Bóg wymaga. Kiedy to było to mało popularne, oni nawet poddali swoje życie dla religii. To dlatego należy nam dać dobry i słodki rok. I tu przechodzi ta najbardziej znana i najważniejsza tradycja właśnie mniejsza. Na barometrach jutro maksymalnie 1012 hektopaskali. Po prostu, jeżeli chodzi o zasadę, to w torze jest napisane, co należy robić na ten dzień. No i przepadę. Czyli jeżeli jadłeś granat, że Rosh Hashanah, nie maczałeś jabłko, miodu, nie jadłeś głowę ryby, czy inne rzeczy, które są bardzo ważne i ładne, jeszcze obchodziłeś nowy rok, ale jeżeli nie słyszałeś głos szofara, jest problem. No to co to jest ten szofar? Nie robiłeś najważniejsza rzecz. Co to jest ten szofar? O co chodzi? Co to jest fizyczny? Tak jak tutaj obecnie widzą. Ale ty pamiętaj, że to jest radio i telewizja. Oczywiście, to jest ruch barani. I on ma przede wszystkim charakterze koronowania. Bo jeżeli Bóg stworzył świat, króluje nad nas, ale jest niezadowolony, nie chce więcej dla nas królować, to mówimy, my przyjmujemy... No wiem, jakiś baranek jest Polska wpuszcza obcokrajowców. On nie zawraca, wiesz, gitarę. Co on tu gada? Ledwie co w ogóle po polsku gada. Co te barany się urwały z jakiegoś kraju i że w Polsce jest im tutaj najlepiej? No co on tutaj gada? Dzi, już takie coś gdzieś i na to KFM było. Dzi. I to KFM odrzucili, przegrało. Dzi, teraz na 24 coś tu tym baranim głosem. Dzi. Coś on tu opowiada. Niech się wypcha, niech się wysra, niech się wypierdzi i niech się wytwierdzi. Który miał wszystko w domu, w pałacu. Ale w
Wtedy tata wiedział, że jednego dnia on będzie ojciec tego świata i on chce, żeby jego syn go zastąpił. To on dał mu worek z pieniędzmi. Powiedział, jedź daleko, tam jest kraj, gdzie są najlepsi uniwersytecie, tam będziesz zdobył wiedzę i doświadczenie i wszystko będziesz przygotowany do nominacji. Ale tego syn króla niestety złe zachował i mi mądre, wydał pieniądze tam, gdzie mi trzeba, skolegował się z niedobrymi ludźmi i w ogóle żadna dobra wiedza nie zdobył, wręcz przeciwny. I oderwał się mentalnie już z kultura lokalna jego ojczyzna. I kiedy skończyli mu wszyscy pieniądze, to wtedy on przypominał sobie, że on w ogóle należy do tego pałacu, on wraca, nikt go nie poznał. Żadna ochrona go nie wpuściła do żłobku pałacu. Zaczyna rozmawiać, oni mówi to język, co oni mówią. On już w ogóle jest nie. Wtedy, kiedy on zrozumiał, że nikt go nie zrozumie, on zaczął płakać. Ten głos dotarł do żłobku pałacu i kto poznał? Kur, jego tata, to jest głos mojego syna. Wyszedł, owszem, nie poznał go na oczy, ale ten głos poszedł przyjąć go. Zapewnić, że on będzie wyglądał normalnie i niech dajmy mu druga szansa. To jest szofan. Po prostu z głębokości naszej serce brzmi głos szofan. To ma też inne idee, tak jak kiedy będą dąć w szofarze, to ma obudzić wszyscy ludzi, żeby ulepszyć swoje zachowanie. Nawet słowo szofar jest rdzeniem słowo szipur, czyli ulepszenie. Żeby ulepszyć nasze... Ulepszenie. Co byście tak wszyscy za nim? No my czekamy na dźwięk szofaru. My czekamy na dźwięk szofaru. Ulepszenie. Dałam, że tamtych kapłanów było więcej, tamtych baranów było więcej, a on ma baranów. Powstają, powstają. To dotyczy zarówno wiernych świeckich, jak i dotyczy osób.
I trzeba na samym wstępie powiedzieć, że jesteśmy w pełni świadomi swoich grzechów. Każdy z nas odprawiając mszę świętą wypowiada te szczególne słowa. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Wypowiadamy te słowa każdego dnia przed komunią, mając świadomość właśnie swoich grzechów, własnych grzechów, moich grzechów. Ale mimo tych grzechów, jestem świadom własności Chrystusa, jestem świadom tej potęgi wiary, jestem świadom tego, że Chrystus obdarzył mnie właśnie swoim pełnomocnictwem. I teraz, zamykając już tę wypowiedź, chcę powiedzieć jedno, że albo będziemy się koncentrować na sferze właśnie grzechów, brudów Kościoła, które stanowią niewątpliwie jakąś część jego oblicza, albo będziemy patrzeć na piękno i blask prawdy o Kościele, który jaśnieje świętością samego Chrystusa, która jest odwzorowywana w życiu bardzo wielu kapłanów, także sióstr zakonnych, braci zakonnych, duchowieństwa i właśnie zakonników. I myślę, że no, wybór należy po prostu do nas. No to jeśli tam będzie chodzić, to można czy ona teraz nie jest jakoś tak podsycana zbyt jeżeli ktoś czyta, na pierwszy rzut oko, w to skoro, która zawsze była, że to była taka lista zakazów i nakazów. I bardzo często sprawiają się rodzaju nagrody. A teraz współcześnie, czy to nie jest ta grupa, by się tak specjalnie segregowana, żeby naznaczyć jakieś tam rodzaje negatywne. Zdecydowanie tak. To mamy szereg przykładów związanych, no najpierw może zacznę bardzo krótko od wspomnienia no, pewnych sytuacji medialnych, które mają miejsce w ostatnim czasie. Z jednej strony są to takie przykłady zagraniczne, jak niedawna produkcja Warnera Brosa, zakonnica, która pokazuje jakiś demoniczny, absolutnie demoniczny, satanistyczny obraz życia w klasztorze, oczywiście wyssany, nawet no nie z palca, tylko wyssany zupełnie chorej, jadowicie chorej wyobraźni. Z drugiej strony mamy wchodzący na ekrany kin polskich film, który budzi już w samym momencie zaledwie zwiastunów ogromne kontrowersje, film Krem, który, jak wynika, to nie będzie o meblach, nie będzie o firmie Klem meblowej, ale będzie właśnie o stanie duchownym, a właściwie o pewnej znowu urojonej wizji stanu duchownego w Kościele. To są pewne obrazy filmowe, które epatują przemocą, epatują przede wszystkim grzechami związanymi z seksualnością, epatują jakimiś scenami związanymi no, z obsesją posiadania pieniędzy i tak dalej. I można tych przykładów można by było mnożyć. Ojciec wspomniał tutaj o pewnych centrach organizujących te ataki. Ja chcę wspomnieć o dwóch takich historycznych przykładach, które wydaje mi się godne są zauważenia. Pierwszy przykład dotyczył pewnej instrukcji, która została w pewnym czasie wypowiedziana pod adresem prezentowania wizerunku Kościoła katolickiego. Ten sposób prezentacji wizerunku Kościoła katolickiego miał epatować klerem, który jest zanurzony wręcz obsesyjnie w grzechy seksualne. Wszystkie jakiekolwiek nadużycia seksualne miały być pokazywane w sposób ekstremalny, nagłaśniane, poszerzane i tak dalej. Jeżeli byśmy szukali źródła tego sposobu obrazowania Kościoła, to powiem od razu datę i nazwisko. 1937 rok, Józef Goebbels. Taka była dosłownie instrukcja ministra propagandy Niemiec hitlerowskich, która proponowała takie właśnie prezentowanie Kościoła. Drugi epizod, na który chciałbym tutaj też zwrócić uwagę. Niedawno ukazała się w Ameryce książka, stosunkowo niedawno ukazała się książka niejakiej pani Melly Dodd. To jest pseudonim kobiety, która ujawniła po powrocie już do Kościoła katolickiego w latach 50. ujawniła, że w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, będąc członkiną komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, była świadoma tego, że z inicjatywy tej komunistycznej partii, kierując się wzorcami zaprojektowanymi przez samego Stalina, który
uważał, że należy Kościół rozbić od wewnątrz, dokonano wprowadzenia w szeregi kapłaństwa około 1100 ludzi, mężczyzn, którzy absolutnie nie mieli powołania kapłańskiego, tylko zostali celowo wprowadzeni właśnie po to, żeby rozbić Kościół. Zauważmy, to były lata 30. XX wieku, a więc można powiedzieć, że taka czy 40. XX wieku, czyli główna aktywność tych ludzi przypadła na lata 60. To się zbiegło akurat z rewolucją seksualną. Jeżeli połączymy właśnie z jednej strony komunistyczną infiltrację Kościoła, dokonującą się w Stanach Zjednoczonych, na co zwracam uwagę, plus rewolucję seksualną, czyli to skrzyżowanie heglizmu i freudyzmu, który miał miejsce w latach 60. w świecie zachodnim, no to otrzymujemy mieszankę wybuchową, która rzeczywiście dewastowała oblicze Kościoła. Ale my musimy być świadomi właśnie z jednej strony takich metod, musimy być świadomi takich zjawisk, które miały miejsce w Kościele, i zauważyć, że ich pewną emanacją współczesną są właśnie takie zjawiska, jak wspomniane tutaj chociażby dwa obrazy filmowe, jeden amerykański, drugi polski, które naprawdę, najdelikatniej mówiąc, no mijają się kompletnie z rzeczywistością autentycznego Kościoła Chrystusowego. No to jest jeszcze przed nami, tak może być, bo to fala będzie się przesuwała. Tylko sobie zachowali, że to już będzie tak, no dobrze, bo mamy takie czasy. Ojciec Święty wraca z Pielgrzymki. Dziennikarz nie boi się zadać tego pytania. Mam na pewno się bardzo dobre pytanie. Mamy trudne sprawy, Ojciec Święty odpowiada albo nie. Ale tak jest, że to był układ sił. Czy mówię, że Kościół miał być na to, co chciał, a więc demokracja, rozmowa, dialog, panie, nie ma tutaj monoteistyczne, która nie wiąże swoje trudności. Oczywiście Kościół, jak wiemy doskonale, funkcjonuje i musi funkcjonować w świecie współczesnym, musi liczyć się ze współczesnymi zasadami życia świata, a więc no między innymi zasadą demokracji, zasadą komunikacji, zasadą dialogu. To są rzeczy oczywiście niezbywalne i muszę powiedzieć bardzo szczerze, bardzo prywatnie, że uważam za rzecz całkowicie konieczną wyjaśnienie tego typu trudnych tematów, jak chociażby ten, który dotyczy właśnie ostatniego epizodu, jakim był powrót papieża Franciszka z Irlandii. Nie reklama, Jadrugo, nie reklama, nie dam reklamy, nie puszczę. Zdarzeń w Kościele amerykańskim, a szerzej mówiąc pewnych epizodów w Kościele współczesnym, powszechnym. To są na pewno sprawy, których nie można pominąć milczeniem, na które trzeba po prostu jednoznacznie odpowiedzieć. Ze względu właśnie na to, że w świecie współczesnym nie ma już niestety miejsca na jakąś dyskrecję, dobrze lub źle rozumianą. Ten świat domaga się pewnej transparencji i tutaj na pewno te rzeczy powinny być wyjaśniane. Ale trzeba od razu dodać, że Kościół katolicki w tym zakresie właśnie zrobił w ostatnich latach bardzo wiele. Ja wspomnę tutaj no najpierw o tym, że właśnie już za czasów Jana Pawła II wprowadzono pewne normy zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary dotyczące najcięższych przestępstw, wśród których umieszczono także przestępstwa seksualne. Te normy zostały jeszcze dodatkowo zaostrzone przez papieża Benedykta XVI. Między innymi zaostrzenie polegało na tym, że przedawnienie tych przestępstw zostało rozciągnięte na okres do 20 lat, a więc na pewno okres bardzo długi. Wreszcie te normy zostały też podjęte i przeredagowane na nowo w liście czy w dokumencie papieża Franciszka z ostatniego czasu, sprzed bodajże 2 lat. Kościół jako matka miłująca, w którym właśnie papież szczególną troskę w tych kwestiach dotyczących nadużyć seksualnych powierzył biskupom, zaznaczając jednocześnie w tym liście bardzo wyraźnie, że opieszałość w tym zakresie będzie karana odsuwaniem z urzędu. A więc no można powiedzieć, że Kościół dokonał tutaj bardzo konkretnych działań, oprócz tych podstawowych, bo musimy pamiętać, że Kościół mocą sakramentów, a więc mocą przede wszystkim sakramentu pokuty, który dotyczy nas wszystkich jako członków wspólnoty Kościoła, a więc
zarówno wiernych świeckich kapłanów, proboszczów, biskupów, kardynałów i papieża. My wszyscy jesteśmy zobowiązani do nieustannych działań, no powiedziałbym, samooczyszczających się. To jest złe słowo, bo my nie sami się oczyszczamy, tylko podejmujemy sami wysiłek przystąpienia do pokuty i mocą Chrystusa możemy zostać oczyszczeni z naszych grzechów. I to jest podstawowe działanie. Do tego dochodzą w tych kwestiach najbardziej, krótko mówiąc, kryminalnych po prostu. Dochodzą normy szczegółowe Kościoła, które zostały opracowane w zbiorze kilku dokumentów, które wymagają rzeczywiście respektowania. I to jest, powiedziałbym, właśnie to jest ta odpowiedź w pewnym sensie na to, o czym ojciec tutaj wspomniał, że Kościół dzisiaj musi liczyć się z pewnymi wymogami współczesnego świata i przynajmniej od strony swojego prawodawstwa, swojej doktryny, swoich zasad, to ustosunkowanie się Kościoła do wymogów współczesnego świata, ono po prostu jest. Ośmielę się tutaj jeszcze tylko dodać jedną rzecz. W 2002 roku konferencja biskupów amerykańskich, katolickich biskupów amerykańskich, wydała swoje normy, Essential Norm, chyba tak się nazywał ten dokument, Essential Norm, w którym zastosowała zasadę zero tolerancji w stosunku właśnie do księży oskarżonych o przestępstwa seksualne. Był to dokument bardzo ostry, oddający właściwie w dużej mierze całe procedowanie w tych sprawach organom w głównej mierze świeckim. To spowodowało w tym samym roku niespotykany dotychczas w Stanach Zjednoczonych wzrost oskarżeń o przestępstwa seksualne. Ciągle było to abuse. Abuse, sexual abuse, prawda? I to się odbiło echem w tym roku 3400 razy. Oczywiście okazało się, że zdecydowana większość z tych oskarżeń, miażdżąca większość była po prostu nieprawdziwa. Ale rzecz bardzo ciekawa, mianowicie kongregacja do spraw duchowieństwa ustami ówczesnego kardynała Dario Ojos wypowiedziała się w stosunku do tego dokumentu amerykańskiego, ja sobie wynotowałem to zdanie, bo ono jest bardzo ciekawe. Nie jest możliwe, aby niesłuszne oskarżenia nieoparte na dowodach rujnowały życie kapłanów. Tak się wypowiedział kardynał Ojos. Raz jeszcze powtórzę to zdanie. Nie jest możliwe, aby niesłuszne oskarżenia nieoparte na dowodach rujnowały życie kapłanów. I Watykan nakazał rewizję tego dokumentu konferencji Episkopatu Amerykańskiego, uważając, że sposób procedowania, to zepchnięcie niejako tematu na organy świeckie, na administrację świecką, na sądy świeckie wyłącznie, bez możliwości zabezpieczenia ze strony kościelnej jest po prostu pewnym nadużyciem. Może prowadzić do nadużyć. I zauważmy, że faktycznie nie było to podejrzenie bezpodstawne, skoro właśnie w tym roku 2002, raz jeszcze to podkreślam, pojawiło się około 3400 oskarżeń w jednym roku, podczas kiedy w całym przedziale lat 1950-2002 tych oskarżeń pojawiło się w Stanach Zjednoczonych 4392 oskarżenia w całości na przestrzeni 52 lat, z czego niespełna 100 okazało się oskarżeniami udowodnionymi. Mamy więc tutaj pewną skalę problemu, z którą też, myślę, trzeba się liczyć. Jak niesamowicie łatwo jest oskarżyć duchownego, księży profesorze, prawda? Bo tutaj jest ten kontakt sakramentalny, kontakt duchowy, poradnictwo i tak dalej. Bardzo dużo jest takich punktów, no, niebezpiecznych, jeśli chodzi o dobre imię księdza, prawda, kapłana. Oczywiście, że tak. Tutaj kojarzą mi się może takie trzy sprawy. No pierwsza rzecz jest taka, że niedawno też prasa donosiła o przypadku tragicznym we Włoszech, kiedy jednego z duchownych włoskich oskarżono właśnie o jakiś czas temu o nadużycia seksualne i ten człowiek pod wpływem usłyszenia tego oskarżenia dostał zawału serca, zmarł. Okazało się, że cała sytuacja była rzeczywiście sprokurowana i ten człowiek po prostu zmarł jako człowiek niewinny. Po śmierci został przywrócony do dobrego imienia, no ale zapłacił za to życiem. Chcę na marginesie tutaj podkreślić, że obaj przecież mamy świadomość, i nasi słuchacze, i telewizowie także, że istnieją oczywiście przypadki
tych nadużyć seksualnych, które są skandalicznym grzechem wołającym o pomstę do nieba. Ale nie mówimy tutaj o tym, że ich wszystkie, nie ma, tak. Że nie ma tych przypadków, tylko mówimy też o tym, że bardzo łatwo o proporcji i o tym, że bardzo łatwo też jest oskarżyć człowieka niewinnego. Niedawno zastanawiałem się nad taką historią z ostatnich dosłownie tygodni, kiedy po śmierci jednej z celebrytek ujawniono, jak ta zmarła żaliła się w swoim czasie niedawnym na nadużycia seksualne ze strony księży, czy księdza, czy sióstr zakonnych. Czyli to gdzieś działo się w latach przełomu lat 50., czy raczej początku lat 60. W domu dziecka była, tak? W domu dziecka, tak. No i zastanawiałem się, jak można teraz dowieść, powiedzmy, prawdziwości czy nieprawdziwości takiego zarzutu. Ta zmarła pani jest niewiele starsza ode mnie. Sięgnąłem pamięcią do swojego dzieciństwa. Ja nie wychowywałem się, co prawda, w domu dziecka. Wychowywałem się w zdrowej, kochającej Boga i ludzi rodzinie i kochającym się małżeństwie moich rodziców, co sobie niezwykle cenię. Ale uczestniczyłem regularnie w życiu Kościoła od dziecka, jako dziecko posyłane właśnie na katechezę, chodzące do Kościoła, i mogę z całą pewnością zaświadczyć pod każdym sądem i każdą przysięgą przed Bogiem i ludźmi, że nie spotkałem się w okresie całego swojego dorastania z żadnym, nawet cieniem, jakichkolwiek zachowań, które byłyby trącące czy trącające o problem nadużyć seksualnych. Być może oczywiście miałem szczęście, tamta pani takiego szczęścia nie miała, ale powiem po prostu tak, no właśnie zastanawiam się nad tym, na ile można zweryfikować dzisiaj takie oskarżenia, a one stają się coraz bardziej popularne. Po takich właśnie enuncjacjach medialnych, jak wspomnienia tej nieżyjącej już pani celebrytki, bardzo często pojawiają się w internecie no natychmiast setki po prostu wypowiedzi: ja także doświadczyłem, ja także doświadczyłam, ja też byłam molestowana. Nagle się okazuje, że miliony ludzi w Polsce było molestowanych. No pytanie przez kogo, bo jeżeli miliony ludzi, no to musielibyśmy mieć też chyba kilkanaście milionów duchowieństwa, prawda? No nie wpadajmy tutaj w absurdy, po prostu nie wpadajmy w absurdy, nie szydźmy z tematu, który jest po prostu niezwykle, niezwykle poważny. Tylko to też jest tak na rzeczy, jak a propos ten film, czy był film też, ten sam reżyser, Drogówka, prawda? Że jednak ci, którzy robią przestępstwa te drogowe, małe lub większe, no gdzieś tak się cieszą, kiedy się, jak to mówią młodzież, dokopie, prawda, policji, prawda, że gdzieś tam się pokaże. Czy ma takie zjawiska podobnego też, że no, gdzieś ten duchowny się czasem tu pojawia na drodze, to coś tam może powiedzieć, upomnieć, prawda, że niektórzy nie lubią pewnych kazań na tematy trudne i czy nie ma właśnie tego, tej tendencji gdzieś w tym, że a jakby coś to zawsze jest, można uderzyć, prawda? Na pewno tak, oczywiście, że dzisiaj myślę, że to jest zjawisko samo w sobie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo nieproste. Z jednej strony na pewno możemy tutaj spojrzeć na siebie, patrząc sobie w twarz, na to, że stanowimy rzeczywiście grupę dzisiaj bardzo niepopularną. Oczywiście słyszymy nieraz, czy widzimy różne napisy na murach, powiedzmy, z takich najdelikatniejszych portalach, prawda, księża na księżyc, to jest jeden z takich najłagodniejszych, zabawnych, ale oczywiście czarni do piachu, prawda, i tego typu z napisami już zaczęliśmy się powoli oswajać. Z drugiej strony, ja myślę, że to nie jest tylko problem ataku w naszą grupę, nazwijmy to w cudzysłowie zawodową, w nasz stan kapłański i stan duchowny. To jest w ogóle atak, jak sądzę, na pewną sferę wartości, znowu wartości chrześcijańskich, wartości konserwatywnych, bo zaobserwujmy, że dzisiaj no, toczy się walka pryncypialna po prostu w tej sferze wyboru między wartością i antywartością, między tożsamością narodową i katolicką, a antytożsamością. I tutaj właśnie stanowimy rzeczywiście no, grupę taką zwornikową, taki, powiedzmy, top bottom, w który się teraz uderza bardzo silnie, bardzo mocno. To jest z jednej strony bardzo popularne, to się stało wręcz bardzo modne,
ale zauważmy, że to nie jest tylko kwestia ataku właśnie na grupę i stan życia, grupę w cudzysłowie zawodową czy stan życia, ale to jest kwestia ataku na pewien sposób oglądania świata, oglądania rzeczywistości. I nawet taka próba, żeby, no, tak asekuracji, prawda, gdyby coś, to ja zawsze coś tam mam, jakiś argument, ja powiem, obronię się przed duchownym, prawda, kiedy by mi uwagę zwrócił, coś powiedział i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście, no to jest, powtarzam, to jest bardzo popularne i teraz to, co mnie właśnie też tutaj w jakimś sensie, no, przeraża, może to jest za mocne słowo, co mnie czasem zniesmacza, może tak, to są właśnie takie sytuacje, że załóżmy nawet, powiedzmy, że doznałem jakiejś opresji ze strony duchownego. No powiedzmy, nawet niech to będzie, nie wiem, jakiś czyn rzeczywiście karygodny, niech to będzie nawet coś bardzo, bardzo rzeczywiście przykrego, bolesnego. Zostałem, powiedzmy, oszukany, bo ja nadal nie będę tutaj używał właśnie stwierdzeń, że zostałem zgwałcony, zraniony jakoś tam emocjonalnie, uczuciowo, bo mówię, no podejrzewam naprawdę, znaczy nie podejrzewam, tylko wiemy z pewnych danych statystycznych, że są to bardzo nieliczne przypadki, ale powiedzmy przeciętnie, każdy z nas, myślę, że no może mimo właśnie tego pozytywnego obrazu, który przed chwilą przedstawiałem, bo powtarzam, nie doznałem żadnego nadużycia seksualnego czy użycia seksualnego przez żadnego z moich katechetów, duszpasterzy, proboszczów. Natomiast mogę oczywiście powiedzieć, że jeden czy drugi ksiądz, powiedzmy, na przykład swoim sposobem bycia nie wzruszył księdza, profesor. Nie wzruszył mnie, a nawet, powiedzmy, obruszył w pewnych przypadkach. Ale czy to ma być powód, że ja się obrażam w tym momencie na Pana Boga i Kościół? No to świadczy tylko o pewnej, nazwijmy to delikatnie, małości mojego umysłu. No gdyby tak było, gdybym tak się kierował takimi zasadami, to powiedzmy, mam naprawdę setki przykładów na to, że na przykład ludzie reprezentujący moje państwo, moją ojczyznę w minionych latach, no po prostu ewidentnie pluli w twarz właśnie temu, co polskie, uważając Polskę za niedobrowolność, uważając tradycję polską, kulturę polską za ściankową i tym podobne sformułowania można by było odnaleźć. Czy w tej sytuacji ja mam się wyrzec polskości? Czy w tej sytuacji ja mam się wyrzec mojej tożsamości? No konsekwentnie w tym wypadku tak, tylko co mi wtedy zostanie? Wyrzeknę się Kościoła, dlatego że tutaj mi się kojarzy na przykład taka scena, nie będę oczywiście ujawniał nazwiska, ale to jest fakt prawdziwy. Mianowicie pewien z polskich filozofów marksistowskich, kiedyś miałem okazję gościć u niego w domu i poczułem się jak w Muzeum Sztuki Sakralnej po prostu w tym domu. Mnóstwo jakichś emblematów świętych w tym domu i kiedy właśnie pan domu wyszedł na chwilę do kuchni, powiedzmy, to jego żona powiedziała mi, wie ksiądz, mówi, mój mąż był kiedyś naprawdę głęboko wierzącym, ale jako ministrant potknął się kiedyś przy ołtarzu i wywrócił się z ampułkami. I ksiądz go tak zbeształ, że od tej pory przestał chodzić do kościoła, przestał wierzyć w Pana Boga i tak dalej. No więc powiedzmy, że przewróciłem się z ampułkami jako ministrant, zostałem zbesztany przez księdza, porzuciłem kościół. Zostałem, powiedzmy, usłyszałem na przykład, że polskość to nienormalność, porzuciłem polskość, prawda? Dowiaduję się na przykład z ideologii genderowej, że moja tożsamość płciowa jest jakąś pomyłką, prawda? Bo powinienem się czuć no nie tak po prostu prosto jako mężczyzna, tylko powinienem się czuć no może właśnie jakoś genderowo, tak to ujmę, tęczowo. A więc w takim razie no porzucam swoją męskość, no więc na miły Bóg, prawda? To co mi w takim razie zostaje? Co mi zostaje? Pustka. Pustka. Którą pustka. Trzeba oczywiście zapełnić, prawda? Jakąś. I to jest chyba właśnie pewna konkluzja tej strategii, którą tutaj w jakiś sposób, na którą spoglądamy. Nie powiem, że analizujemy, bo ona by wymagała bardzo gruntowniejszej analizy, ale spoglądamy na tę strategię. Ona prowadzi rzeczywiście do pustki. Ona chce zabrać człowiekowi to, co jest rzeczywiście sensem, treścią, takim insertem jego tożsamości. Za chwilę nasi słuchacze dołączą, ale jeszcze raz chciałbym, profesorze, tutaj dotknąć, bo przez wieki to się ten spór toczył. Były na treści, bo
nie wiem, świetnie, ale ukazywał, czy różnej opowieści, opisz obyczajów, tak dalej. To jest teraz coś się... Lej, ale patrz jakie to dziady, cholera, że nawet nie ma play, bezpośrednio wyraźnie.